widzę, że niebo zachmurzone całkowicie, także nie wiem. Także będzie trzeba jechać na Carską. Chyba tak, tam może jakieś leśne klimaty. Oby nie padało, jadę. Zatrzymam się tutaj przy tarasie tym widokowym po prawej stronie, zaraz niedaleko. I pomyślę wtedy. Zobaczymy. Ładne miejsce. Jestem tutaj, bo stwierdziłem, że przy tych chmurach nie jadę na wschód słońca, tam gdzie miałem jechać. Po drugiej stronie Miścichy, Burzyn, tamte rejony. No bo wyszły chmury, no i stwierdziłem, jadę dalej. Jadę na Carską, jest chudnawo troszkę, ale fajne kolorki jeszcze są jesienne. No dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że się nie zakopię tutaj. Ale na razie jest ok. Wow. Nieźle. Nie po takim terenie moje tereno mnie woziło. O, widzę zabudowania pierwsze. A teraz gdzie? Duch mapy w lewo. Tu idziemy w lewo. W prawo też jest droga, ale nie wiem gdzie. Tu idziemy w lewo. Okej. Powoli. Już pewnie tutaj. No dobra, terenowy samochód jakiś stoi. Brama zamknięta. Zobaczymy. No jestem już tutaj. I przywitały mnie koniki. Najpierw ja z nimi się przywitałem przez bramkę. Nie wiedziałem, jak zareagują. Ale okej. Najpierw ten podszedł duży. Później ten mały. Się przywitałem i dopiero wtedy przeszedłem przez bramkę. No i idę dalej. A tutaj już od strony rzeki idą następne koniki. To rasa konika polskiego, którego przodkowie to były tarpany. Tarpany zamieszkiwały tereny wschodniej właśnie Polski, tutaj i Litwy, i Prus, do końca XVII wieku. Przetrwały one w okolicach Puszczy Białowieckiej do 1780 roku i potem zostały odłowione i umieszczone w takim zwierzyńcu hrabiów zamojskich koło Biłgoraja. Idzie. I około 1806 roku z powodu panującej biedy zostały one rozdane okolicznym chłopom. No i właśnie tym sposobem prawie wyginęły. W tym zwierzyńcu zostało jeszcze parę sztuk. Nie było. I dzięki temu w 1936 roku profesor Tadeusz Wetulani poszły sobie. Podjął się właśnie próby odtworzenia całej tej hodowli. A tutaj jeszcze idzie jeden.
A już we wrześniu 1939 roku stado liczyło 40 sztuk. Jednak no, to był czas, wiadomo, początku wojny. Ucieka. Hodowla została zniszczona i konie zostały wywiezione do III Rzeszy na potrzeby badań prowadzonych przez naukowców niemieckich. Idę dalej. To jest taka grobla. Ona powinna prowadzić do Biebrzy. Ale tu fajnie mają te koniki. Cisza, spokój. Swobodny wypas. Widać, że one nie boją się ludzi. Się odzywa jedno. O. Po wojnie próbowano odbudować hodowlę. Z nielicznych koników rozproszonych po kraju i sprowadzonych właśnie z Niemiec. W 1949 roku ocalałe zwierzęta trafiły do stadniny w Popielnie i tam też rozpoczęto właśnie powtórną ich hodowlę. W 1955 roku stadninę w Popielnie przejęła Polska Akademia Nauk i następnie właśnie podjęto próby kontynuowania eksperymentu profesora Wetulaniego. I od tego czasu koniki zaczęły być hodowane na terenie całej Polski, w ośrodkach hodowli. Zaczęły być używane właśnie do hipoterapii z dziećmi niepełnosprawnymi. Świetnie się do tego nadawały, gdyż właśnie są to koniki łagodne, bardzo ciepłe, przyjazne w stosunku do człowieka, nieduże, bardzo spokojne. No i koniki te trafiły również na Podlasie, tutaj m.in. do Biebrzyńskiego Parku Narodowego. I trafiły pod koniec 2004 roku do ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego pod leśniczówką Grzędy. Ogrodzono im teren ponad 200 hektarów, także mają tam swobodny wypas. Żyją praktycznie dziko. Ingerencja pracowników parku ogranicza się do jakiejś tam kontroli stanu, czy tam ewentualnie zdrowia i monitoringu, a tak to one sobie swobodnie tam gdzieś biegają po tym terenie. Już dochodzę do końca tej grobli. Widzę rzekę. I ten ośrodek w Biebrzańskim Parku Narodowym jest jednym z zaledwie sześciu właśnie takich ośrodków tego typu w Polsce. No, jak się okazuje, nie tylko właśnie Biebrzański Park posiada te koniki. Jaka cisza. Również prywatni właściciele zaczęli zwracać uwagę właśnie na walory hodowli tych koników tutaj w Nadbiebrzu. Bo właśnie wyposażenie tych koników ma bardzo dobry wpływ na tutaj krajobraz, na ochronę krajobrazu. Działają one jak właśnie takie kosiarki naturalne. Zapobiegają rozrostowi się jakichś tam krzewów, krzaków, drzew tutaj w parku, na łąkach. I do poprawy właśnie warunków bytowania ptaków. Także jest to bardzo pożyteczne zwierzę, sympatyczne, miłe, ciepłe, przyjazne. No to taki kamienny. Kamienny, bo to nowy mostek. Ciekawe to musi wyglądać, jak dużo wody jest. Ta woda tutaj przepływa. Koniki tutaj były. Są ślady. Fajne drzewko wykręcone.
Nagrywaliśmy trochę. Idziemy dalej. Idziemy tutaj teraz. Wracam i czuję się taki wypoczęty, takie uczucie jednocześnie zmęczenia fizycznego, no bo trochę pochodziłem tutaj wzdłuż tej rzeki i takiego relaksu psychicznego.
Bolą mięśnie, ale głowa taka lekka i czysta od problemów i jakichś kłopotów. Niesamowita przygoda. Miejsce, no i te piękne i sympatyczne zwierzaki. Na pewno jeszcze nie raz tutaj zawitam.